Hej, cześć, siemanko, widzowie tego gniazda. Hej, cześć, siemanko, witam was w tym krótkim przerywniku. Dagoniasty z tej strony. Chcę wam powiedzieć tak, stresuję się mega, dlatego tak dziwnie wyglądam na kamerze. Jednocześnie następne intro w następnym odcinku będzie dużo lepsze. Jak również chciałbym zwrócić uwagę, że 60% osób oglądających mój kanał nie subskrybuje mnie. Zachęcam was do zostawienia, jeżeli materiał się spodoba, tego białego już przycisku od subskrybuj, bo to pomaga rozwijać mój kanał, a tymczasem trzymajcie się ciepło, cześć. Z tej strony witam was bardzo serdecznie, taki trochę nietypowy wstęp jak na wszystkie moje odcinki. Inny overlay, w ogóle kamera, szok to nie? Wiecie, że tu zerkam, mam do góry monitor po prostu z odpaloną grą. Jak możecie się domyślić już po samym overlayu, gramy w Minecrafta. Minecrafta, nowa seria na kanale. I powiem wam tak, że to nie jest taka zwykła dla mnie seria osobiście. Tak jak możecie zobaczyć tutaj na dole, jest to nostalgiczna przygoda z wersji Minecrafta, którą możecie zobaczyć tu na dole, czyli bety 1.5, podłoga 0.1. Bety Minecrafta, od której ja zaczynałem swoją przygodę z tą grą, wkręcałem się w tą grę. Ale więcej powiem wam już w samej grze bezpośrednio. To jest taki nowy wstęp ala. A tymczasem intro. Hej widzowie, tak więc witam was już bezpośrednio w grze Minecraft Beta 1.5 podłoga 0.1. Na górze tam macie na samej grze w samym nacierze, jak również tutaj nazwę serii. Tutaj macie betę, na której będziemy grać. I przygotowałem sobie random seeda. Zaczniemy już, tak będę mówił w trakcie rozgrywki po prostu. Tutaj mam przykładowy świat. Tak stworzyłem sobie, żeby testować, jak to wszystko będzie wyglądało. To jest już pierwsza rzecz, którą pamiętam, nie ma kontrola, żeby pod określić. Trzeba sobie wszystko wpisać ręcznie. Nostalgiczna przygoda. Pierwotna nazwa, ale Ctrl V już działa, nie? Ctrl C nie, ale Ctrl V tak. Chyba, że nie, nie działa. Dobra. Tutaj mamy random seeda. Tworzymy sobie nowy świat. I witam was. O Jezu, nie wiem nawet gdzie, ale widzę, że się świat wczytuje. Pierwszą zmianą, możemy zobaczyć, jest na pewno F3. Bardzo się to zmieniło. Teraz w Minecrafcie mamy dużo więcej informacji. Oczywiście zniknęły te podpiski mobów, numeracja mobów w standardowym Minecrafcie. Ale wracając, z czym ta seria się dla mnie wiąże? Przede wszystkim z tym, w ogóle ciekawy świat mamy. Tu piasek, O Jezu, i te dźwięki zombie, które są bezpośrednio już tutaj centralnie pod nami. Tam jest podejrzewam cave jakiś. Lód. Boże, jak ten lód zajebiście wyglądał na tych wersjach. Piasek, przede wszystkim kobl wygląda kozacko. Pierwszą widoczną zmianą na pewno na filmach jest ta kamera tutaj, moja morda. Stwierdziłem, że do tej serii będę chciał, żebyście widzieli moją reakcję bezpośrednio na żywo, jak to będzie wyglądać. I pierwszą zmianą, która najbardziej rzuca się w oczy, jest Steve. Nie mam swojego skina. Mam oryginalną wersję gry i nie posiadam niestety swojego skina. Walczyłem z tym parę dobrych godzin, żeby spróbować wgrać go do gry przez pliki, przez wersję, przez tego. Cały czas zamieniam na standardowego, defaultowego skina. Więc niestety nie udało mi się to. Więc musimy się pomęczyć z Steve'em. Jest jeszcze sposób na to, żeby wgrać texture packa do tej gry. Texture packa do gry. I dzięki texture packowi będzie nasz skin po prostu widoczny. Ale no, mój skin jakby trochę się psuje w texture packu i nie wygląda to fajnie. Nawet jak wejdziemy do jaku, to połowy twarzy nie mam. A tymczasem tak, mamy krówki. O Jezu. O Jezu, ta melodia. Ale ściszę sobie tą muzyczkę gdzieś tak na, nie wiem, 30%. Jaki dźwięk na 50%. Okej, difficulty mamy normal. Kolejną zmianą w porównaniu do najnowszych wersji jest to, że moby nie dropią mięsa. Znaczy, mięsa. Krowa nie dropi mięsa, a jeżeli dropi, to z bardzo dużą rzadkością. W ogóle ten dźwięk chodzenia po trawie, to wszystko teraz najfajniejszy. Dźwięk upadku. Steve'a. Boże, dobra, zbierzmy sobie drewno na początek. Wygląd drewna też się trochę zmienił i metody budowania. Przede wszystkim możemy sobie oskurować, że tak powiem, drewno.
obciosać, czyli tam zdjąć korę. Jeżeli się nie mylę, to tak to się nazywało, tak to brzmiało, obciosać. Najwyżej poprawię się w komentarzu, albo w opisie będziecie mieli dokładne znaczenie. Nie ma podziału na drewno, dodatkowo. Czyli każde, jakby jest podział na drewno, nie ma podziału na deski. Każde deski wyglądają tak samo, jednakowo. I to, co rzuca się z pierwszego momentu w oczy, to jest to, że mamy tylko poziom serca. Nie mamy głodu. Jakby wszystko, co zjemy, uzupełnia nam serduszka, a nie głód, nie pasek głodu. Tego jeszcze nie ma. To było chyba od następnej bety wprowadzone, jeżeli mnie pamięć nie myli. I kolejna rzecz jest taka, shift, i to się nie stakuje. Control tak samo, musimy klikać. Jednocześnie nie możemy rozdysponować za jednym rzutem rzeczy, żeby coś tu zrobić. Więc ja sobie pozwolę zrobić na razie standardowe itemy. Takie bardziej na start przydatne. Desek się przyda dużo. Na pewno zrobimy sobie kilo i na pewno zrobię sobie siekierę. Ja jeszcze miecz w tych wersjach się sprawdzał, z tego co pamiętam. Mieczyk też był przydatny. Ale generalnie tak, zamysłem moim na tą serię jest 10 odcinków. 10... O Jezu, i te dźwięki tych zombiaków tam z cave'a. Jest 10... O kurwa! Dobra, ej, to trzeba sobie czymś zaznaczyć. A, przede wszystkim stary kobl. Stary wygląd kobla. Było tak piękne, nie wiem dlaczego Mojang z tego zrezygnowało. Dlaczego Notch to w późniejszych wersjach zmienił. I Microsoft też do tego nie wrócił. Trochę mnie to boli, bo szczerze ładnie wyglądał ten stary kobl. Bardzo ładnie. Na pewno dużo ładniej niż ten pierwotnie obecny. Bynajmniej wiem, że mamy... Nie wierzę, no tak szybko. Wziąłem sobie po prostu randomowy seed. I patrzy, odchodzimy sobie kawałek dalej. I co mamy? Co znajdujemy? Znajdujemy... Jezu, jak to się nazywało? Loch? No, loch, no powiedzmy. Mob grinder, o to mi chodziło. Znaczy nie mob grinder, tylko taki, no loch bardziej. Mob spawner, że tak powiem. Nie było tutaj też expa. Jak możecie zauważyć, o, do skrzyneczki też się tędy nie dostaniemy. Musimy się trochę przekopać do boku. Może łatwiej będzie po prostu od... Nie, też nie. Jeszcze kawałek się trzeba rozkopać. No. Oła. Lero. No, 3, 4. Giną na 4 z siekierki. Zobaczymy, na ile będą ginąć z miecza. I gdzieś się jakiś postanowi zrespić. Dobra, na razie ich olewamy. Mamy 4 sztabki żelaza. To bardzo nam ułatwi grę. Raz, dwa. O, i też nie z każdego zwierzęcia leci mięsko, leci jedzenie. Tak jak tutaj na przykład skru ze świnki nam teraz nie poleciało. Trochę szkoda, bo przydałoby się to jedzenie, nie powiem. A ja szukam craftingu, a crafting mam wyku. Ale to, czego mi brakowało w następnych wersjach gry i co jest teraz na nowych. Uderzasz owcę, wypada z niej rzecz. Później, chyba w tych nowych to wycofali, albo jest. Teraz nie pamiętam, dawno nie grałem w najnowszą wersję Minecrafta. Mamy żelazo, mamy żelazne te. Krowy dają skóry. To wiem na pewno, bo sobie to sprawdziłem już. Dobra, mamy węgiel. Na razie nie będę nic robił z tych 4 sztabek żelaza. I wracając do tego, co mówiłem. Serię planuję zrobić na 10 odcinków plus 1 stream. Dlaczego tak? Dlatego, że po tej wersji Minecrafta planuję zrobić następną, też nostalgiczną podróż dla mnie, ale już nie z wersji beta, tylko z wersji 1.2.5, na której spędziłem bardzo dużo czasu, na której bardzo długo grałem, na różnych serwerach, zwłaszcza tych takich fajnych, gdzie można było mieć działki, takich ala takich RP serwerach do Minecrafta. Znaczy no dzisiaj się to nazywa RP, nie? Wtedy to był po prostu taki czysty survival z działkami, z pracą, z zarobkiem. Sprzedawało się rudy, czy tam dostawało się pieniążki za zabijanie mobów. No to było coś, to było coś i przyznam szczerze, brakuje w dzisiejszych czasach serwerów. Dobra, mamy żelazo. Są tu jakieś mopki, czy jest... O kurwa. O, i ten dźwięk cave'a. Ach, to też jest piękny. Ale mamy żelazo, tym to nie pogardzę, bo węgla też było dużo. 12 sztuk węgla w sumie.
No, to trochę starczy. Mamy dosyć mało serduszek, więc na razie nie będę się tak w pełni zapuszczał w tego cave'a. Chociaż zebrać itemy na sam start. To jest główny cel raczej, nie? Powinien być raczej... O. Dwa, trzy. Tak mi się wydawało, że kogoś tu gdzieś słyszałem. Widzę, jest tam sporo mobów. O, dobra, wychodzimy sobie stąd na razie. Mam za mało serduszek do tego. I jeszcze jest szkielet. Keeper. Keeper, o kurwa. Gunpowder się zawsze przyda. Nie będę kłamał, że nie. I wracając, dlaczego 10 odcinków? Tak jak mówię, ponieważ i plus jeden stream, ponieważ po tym wszystkim będę chciał zrobić przeskok na wersję, tak jak powiedziałem, 1.2.5, na której spędziłem bardzo dużo czasu. Myślałem nawet ostatnio, czy nie spróbować, albo nie, dobra, tego nie będę na razie zdradzał. Plusy się przydadzą jako zabezpieczenie przed zombiakami. Tego, co mam w planach, nie będę na razie zdradzał, bo to są odległe plany jeszcze. Ja mam jeszcze pomysł na miniaturę tego filmu, na pewno ją zobaczycie. I możecie ją ocenić w komentarzu, czy wyszła fajnie, czy nie. Że jaram się tą grą, naprawdę. Zobaczcie, ten stary generator świata. Ja pierdzielę. Ła. Bardzo zabolało, ale nie ma tu nigdzie żelaza, tylko węgiel. Była taka zasada w Minecraftcie, że jak był węgiel, to gdzieś niedaleko było żelazo. Nie pamiętam dokładnie, czy przy becie też to było. Bynajmniej wiem, że pod nami jest Kajwik. Zajebiście. Kolejny. A ile nam jeszcze tak mniej więcej czasu zostało, patrząc po... nie ma słońca. O, niedobrze, ale tak patrząc, to zostało nam jeszcze chwilę czasu, zanim się będziemy musieli gdzieś wkopać. O, dobra, ucieszyłem się przedwcześnie, że mamy jeszcze chwilę czasu. Więc czeka nas jaskinia, chyba że... Jeżeli dobrze pójdzie, to oprócz tego, że czeka nas jaskinia, to powinniśmy zdobyć jeszcze jedzenie. Dobra, mamy jedno mięsko. Kurczak daje tylko pióra. Może ty dasz? I ty też dałaś, dobra. Ale teraz to jesteśmy w wielkiej D. Już się bardzo ciemno zaczyna robić. I zaraz się pospawni dużo mobów, może i te krzyże. Randomowo na świecie, kiedyś była teoria, że te krzyże dotyczą Herobrine'a. Tam się to potem zostało jakoś wyjaśnione. To nie było nic chyba związanego właśnie z Herobrine'em, tylko to po prostu generator tak robił. Dobra, zakoblujmy się tu na razie. Przekopmy sobie większą taką półkę skalną. Jezu, i też to... Za bardzo mówię, o Jezu, trochę się stresuję tym materiałem, nie będę ukrywał. Z takim Sherlock Holmesie. Generalnie polecam też zajrzeć na TikToka. Tu u góry się pojawi. Wleciał tam nowy film niedawno. Polecam też wpaść na Instagrama. Dosyć rzadko tam wrzucam zdjęcia, muszę się w końcu nauczyć to robić. Znaczy, no nie to robić, tylko zacząć je wrzucać częściej. Ale polecam wpaść, obczaić fotki. Polecam również zajrzeć na Discorda. Link będziecie mieli w opisie. Tylko, że musicie sobie zjechać opis trochę niżej. Bo pierwszy link dotyczy Gwajsu. Czyli naszej grupy od Army. Mogliście widzieć stream. Chyba nie jeden był. O dwa, jeżeli się nie mylę u mnie. Więc też zapraszam serdecznie, jeżeli byście chcieli dołączyć. Jesteście fanatkami po prostu gier symulacyjnych, symulujących wojna. Trochę rzeczy mamy do przepalenia, zwłaszcza jedzonka. Że co nam tak... A, tutaj nam jakiś mob hałasuje. Palimy sobie najpierw jedzonko, żeby się pożywić. Że tak powiem, serduszka sobie zregenerować. I nie było też... dźwięku jedzenia, także nasza postać jadła, po prostu mięsko znikało i tyle. I full serc nagle. Wiecie, jakie dziwne to jest, patrząc po dzisiejszych czasach Minecrafta. Tego, jak Minecraft się zmienił, rozrósł sam w sobie jako gra. Nie mam w sumie, ale widzicie, już na przykład przerzucanie do skrzynki trzymając shift działało. To jest właśnie taka piękna parodia, że coś nie działa, ale coś jednak działa. No a na przykład już z piecyka trzymam shift i nie mogę tego przerzucić. To jest takie smutne trochę, moim zdaniem, przykre, bo... Do skrzynki można było, do tego nie można. A, i tu nie ma... Nie ma animacji dźwięku otwierania skrzyni! Lecz co, ja muszę coś sprawdzić. Czy to się przepalać na przykład? Kilo drewniany, czy już się dało na tej wersji, czy nie?
Święcę te, tam dwa koble i zobaczymy. Nie, nie dało się. Jeszcze nie ta wersja Minecrafta. Dobra, węgiel sobie zabieram. Idziemy spać. I tu można było spać pomimo tego, że moble były obok nas. Ale też jest... O kurwa! Skąd on się tu... What the shit? Ale się wystraszyłem, widzowie, bez kapy. Kurwa, nie sp... O kurwa! Dobra, ej, bo to nie są żarty, jedno serce, nie możemy tu zasnąć. Nie, nie, kurwa, nie, nie! Dobra, ej, to nie są żarty, tu nie możemy spać. No tego się nie spodziewałem, że nagle nam się moby zaczną w łóżku respić. Powiem wam, że coś takiego mi się nie przytrafiło, jak grałem na teście. Więc bardziej jestem w szoku. Mam sobie żelazny kill-off i na pewno żelazną siekierkę. A to się bardzo przydają, są te dwie rzeczy. Łuku nie będę robił, bo nie mamy strzału. Nie no, widzowie, zawał dostałem. Ale łuk jednak zrobię, może się przydać, nie wiadomo kiedy. Dobra, to co, ostatnie mięsko i lecimy walczyć, nie? Nie ma co czekać do rana, trzeba się bić. A bone meala dało się robić, super. O i w sumie dzień już wstaje, to nawet lepiej dla nas. Wiesz, jak te pająki były w tej wersji dziwne. No może nie tyle co dziwne, ale takie trochę upośledzone. Na pewno szkieleta nie chcemy spotkać. Bo szkielet, nie, nie, nie. Dzięki, creeper. Za wysadzenie creepera. Dobra, zombiaki zaraz się zaczną palić, szkielety również. No sobie jeszcze żółty kwiatek. Tak dla urozmaicenia naszej rozgrywki. Dobra, szkielety już się palą, więc i tamki powinny być. Ciebie też nic. Naszym celem aktualnie będzie znalezienie wioski. Myślę, że uda nam się to zrobić gdzieś tak do... O, dobra, mamy strzałę. Myślę, że uda nam się to zrobić gdzieś tak do drugiego odcinka. Przed nami widzę biom lodowy. Ponieważ właśnie te biomy lodowe były takie dosyć... No nie! Pierwszy fail, widzowie. Ja sądziłem, że ten creeper wybuchnie. Chyba, że to nie ten wybuch, a był tam jeszcze jeden, którego nie zauważyłem. Tak też mogło być. No ale dobra, trudno. Się mówi, idę zobaczyć. Zobaczymy, czy jesteśmy w ogóle na dobrej strefie. Chyba tak, bo tam nas chyba zrespiło. Albo nie. Cześć, świnka. A, i tu było jeszcze przepychanie mobów. Też powróciło chyba w niedawnej wersji gry. Nie, poczekajcie, bo myśmy tędy szli chyba. I tak, myśmy tędy szli. Czy nie szli? Kurde, tego sprintu mi brakuje niemiłosiernie, powiem wam. Tak, dobra, ej, zrespiło nas niedaleko naszego tego. To mamy resp ustawiony, bo to była nasza baza. Chyba, że się zgubiłem ze wszystkim, gdzie to mieliśmy. To gdzie ja zawędrowałem? To teraz jest bardzo dobre pytanie. Na pewno jaram się dalej tą wersją gry. Sprawia mi ona przyjemność dużą, zwłaszcza, że mówię. To jest moja nostalgia, to jest co naszej temy. To była moja pierwsza wersja Minecrafta, w którą ja grałem. I to jeszcze z piraconą, bo nie miałem wtedy tego... Byłem gówniakiem, żeby kupić... No to nie musiałem brać rodziców, chyba, że moi rodzice nie do końca wiedzieli, co to jest Minecraft, że to gra jakaś i że ten, no to wiecie jak to jest, nie? To były też trochę inne czasy niż mamy na przykład teraz. O, i muchomorek w jaskini, dziękuję. Jeszcze parę i można robić zupę grzybową. Czyli była w tej wersji, bo nie kojarzy mi się. Gdzie ja bym chciał ujść? Chciałbym iść tam, bo ten biom zimowy... Kurde, powiem wam, kusi ten biom zimowy, ale tak... Dobra, musiałem się skupić, bo jest jak clipper. Oh man. Była taka piosenka kiedyś. Dalej istnieje.
Tylko nie pamiętam, jak ona leciała. Nawet nie będę mieć tytułu. Jak sobie przypomnę, znaczy po nagraniu, to podlinkuję wam w opisie. Dobra, mamy 4 skóry. Znaczy 2 skóry, przepraszam. O! I to właśnie, zjawiska pogodowe. I teraz... burza. Tak, to jest burza, ale tak jak widzę, to tak. Była jeszcze ta wersja Minecrafta, gdzie nie respiły się moby. Przez burzy i deszczu. Więc jesteśmy bezpieczni. Zjawiska pogodowe, nie? Naprawdę, to było... to było piękne, tego brakuje mi w obecnym Minecrafcie. Ale rzecz, która była... Boże, najpiękniejsza jak dla mnie, to był śnieg. Padający śnieg. Jezu, to wyglądało pięknie. Dlatego myślę, że jednak udamy się na ten biom zimowy. O, i to jest najlepsze. Deszcz? Brak. Deszcz? Brak. Takie elementy występowały w Minecrafcie. No i tu znowu deszcz, a tu na przykład pustynia i deszczu już nie ma, nie? I takie elementy pogodowe występowały w tych wersjach. Były nawet momenty... Boże, stara tekstura lawy. Czy to nie wygląda, kurde, pięknie? Byle nie wpaść, bo jak wpadniemy, to jest śmierć permanentna. Dobra, mamy wiaderko lawy. Zawsze największa szkoda była, jak się z diamentami wpadło do tej lawy. Ale na tej wersji gry chyba lawa jeszcze... Tak, lawa jeszcze była blokiem, przy której... jakby... Znaczy nie przy której. Na której obowiązuje zasada, którą mówił JJ Joker. Żeby nigdy nie kopać się pod siebie. Po czym sam ją później złamał. Ale dobra, czy jest tu coś... W ogóle brakuje tu Optifine'a moim zdaniem. Trochę tego sprintu. Sprint pojawił się bodajże w tej wersji, gdzie był już głód. Czyli od chyba następnej bety, jeżeli mnie pamięć nie myli. Gdzieś tutaj na pewno na ekranie przy montażu zamieszczę informację, od której wersji pojawia się głód, od której wersji pojawia się to, tamto, siamto i owam to. I teraz powiem wam tak. Ja bym przeczekał sobie ten deszcz. Nawet może i w tym miejscu... O Jezu. Dźwięk, słyszycie? Jesteśmy w pomieszczeniu i słyszymy tylko ten szum deszczu. Wracając jeszcze do planu tych 10 odcinków. Te 10 odcinków spróbujemy przejść Minecrafta. Jeżeli mi pamięć się nie myli, to ta wersja miała już smoka? Nie, nie miała jeszcze smoka. Więc jakby przejście Minecrafta będzie takie... No takie umowne przejście Minecrafta, że tak powiem. Nie mamy żelaza, a można by było palić lawą? Tak! Ej, można było przypalać tu lawą! Właśnie zmarnowałem... O kurwa, nie oddaje nam tego. Zmarnowałem, widzowie, wiaderko. Niestety, jestem imbecylem. Mówię, tu mam w planach lekko sobie zrobić jednak taką naszą bazę tymczasową. Dobrze by było ją bardzo dobrze rozświetlić. Żeby nie mieć znowu takiej sytuacji, jak była przed chwilą. Widzę, że tu nie ma nigdzie w pobliżu cave'a, więc nie powinniśmy mieć mobów. Inaczej, nie powinny nam się zrespić moby. Ale to się zaraz przekonamy. Się kładę i zobaczymy. Dobra, nie zrespiły nam się moby, super. Szkoda tylko tego piecyka. Ale no cóż, no nic z nim nie zrobimy. Aha, siekierą koble... No dobra, jestem debilem, siekierą koble niszczyłem. Dodatkowo właśnie, widzowie, powiem wam jeszcze, że przy momencie po 10 odcinkach i jednym streamie z tej części będę, jak zmienimy sobie już na 1, 2, 5. Wypiszę wam wszystkie, zrobię listę i ona będzie dostępna na streamie pokazana w sumie. Tego, o dokładnie, i u mnie na stronie, link będziecie mieli do w sumie wszystkich moich social mediów w opisie, więc zapraszam. Będziecie mieli pełen link do social mediów w opisie, więc zapraszam was bardzo serdecznie. I tam będzie też odnośnik do mnie do strony internetowej. Dzięki Streamlabsowi, polecam, bardzo przyjemnie mi się z nimi współpracuje. Znaczy korzysta z ich usług i programów. Ale wracając do tego, co mówię i mówiłem, to będziecie mieli opisaną całą listę zmian od bety 1.05
1.5.0. Przepraszam, 1.5 podłoga 01 do wersji 1.2.5 Minecrafta. I na 1.2.5 myślę, że osiądziemy sobie na trochę dłużej, bo jeśli mnie pamięć nie myli, jest kilka ciekawych paczek modyfikacji do tej części gry. Jak również obok samych paczek modyfikacji jest kilka właśnie też ciekawych samych modów. I myślę, że to już będzie taka bardziej zmodowana wersja Minecrafta. Glina. Cegły będzie można robić, super. Może jednak wykopię to łopatą, a nie siekierką. W ogóle też to dno morskie. W piasku. Piach, taki gravel trochę bardziej. Nie to, co mamy teraz w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej wersji. Czyli już bodajże 1.20, że to dno jest jednak żywe. Tutaj akurat Minecraft przyszedł fajną metamorfozę moim zdaniem. Mojang razem z Microsoftem zrobili bardzo dużo. Ale to dalej brakuje nam żelaza. To mnie irytuje troszeczkę. A nigdzie go tutaj nie ma, chyba że ja już przeminąłem z 5 czy 6 dobrych złóż tego żelaza. Możecie mi napisać w komentarzu. Gdzieś jeszcze myślę sprawdzę te dwie górki w poszukiwaniu żelaza. Jeżeli nie znajdziemy, no to trudno, wkopiemy się. I na pierwszy odcinek to będzie tyle. Nawet jeżeli zrobimy sobie jakąś pierwotną kopalnię w dół. Mamy to, kurde, mam żelazo. Prawda, chyba tylko jedno. A nie, dobra. Będzie więcej. Dobra. Trzy żelaza. Kupujemy się, widzowie. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Oho, super, gravel. No to co, kupujemy się po prostu w gravel. Stawiam skrzynkę. Rzucamy co większe itemy. Zbieramy tylko piecyki. I łóżko, i węgiel. I crafting. I mięso. Kwiatki zostają, to zostaje, dobra. Stawiamy dwa piecyki. W jednym jedzenie, w drugim żelazo. I stawiamy sobie łóżko. Dobra, udało nam się przespać bezpiecznie nocka. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam serdecznie. Myślę też trochę na zmieszaniem jednak tej skali. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye!